zrealizowałam, powstał z myślą o uczniach, z którymi pracuję, czyli niepełnosprawnymi intelektualnie. Ta tematyka bardzo mi się spodobała, szczególnie, że w naszym ośrodku, w którym ja pracuję, ta tematyka nigdy nie była poruszana wcześniej. Nie była stricte żadnych projektów, warsztatów, więc to mi się wydawało atrakcyjne dla naszych uczniów, ponieważ my mamy w założeniu otwieranie im głów, pokazywanie świata. To było jedno. Z drugiej strony chciałam też, ponieważ nie zawsze te relacje między naszymi uczniami, szczególnie tymi bardziej niepełnosprawnymi, a tymi mniej, są dobre. Więc myślałam, że właśnie w ten sposób te relacje troszkę poprawimy. Ja na to zwracam w swojej pracy bardzo dużą uwagę i zawsze staram się, żeby te relacje były między nimi pozytywne. Nie zawsze to się udaje, więc to był taki główny cel. I z myślą właśnie o tym powstał pomysł na warsztaty. I co na tych warsztatach? Ponieważ są to dzieci, które dla nich właściwie najlepszą formą pracy jest coś, robienie czegoś, wykonywanie. Dlatego wymyśliliśmy razem z koleżanką. Wymyśliliśmy, że stworzymy pantomimę Brzydkie Kaczątko na tych warsztatach właśnie. Tematyka bajki jest znana, wiadomo czego dotyczy, więc pasowało nam to do całej tematyki tolerancji. Projekt właściwie jak powstał był bez nazwy, ponieważ ja sobie założyłam, że nazwę wymyślimy na warsztatach i tak też się stało, ponieważ pierwsze warsztaty właśnie były poświęcone temu, że wprowadzimy dzieci w tą tematykę tolerancji, bo niektóre z tym słowem rzadko się spotykały i nawet prawie nie rozumiały, co ono znaczy. Więc na to skupiliśmy się na pierwszych warsztatach i powstało hasło Jesteśmy różnorodną jednością. To hasło przyświecało nam kolejnym warsztatom i również pod tym hasłem został zorganizowany pierwszy Żywiecki Dzień Tolerancji, który miał być i był finałem wszystkich naszych działań. Wracając jeszcze do warsztatów, to na tych warsztatach właśnie przygotowaliśmy tą pantomimę Brzydkie Kaczątko i jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę. Dzieciaki się strasznie w to zaangażowały. Powstała naprawdę fajna grupa. Polubili się. Myślę, że niektórzy się dopiero lepiej mogli poznać. Wiele dzieci się otworzyło, także naprawdę później już podsumowując, patrząc na to już po zakończeniu tych warsztatów, myślę, że to co chciałam, to co sobie założyłam, to zostało zrealizowane. Thank you.